Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium i tym razem odświeżymy sobie recenzję okrętu włoskiego, to jest pancernik Roma, pierwszy włoski pancernik, który pojawił się w grze. Omówimy sobie, czym on się charakteryzuje, jakie są jego dobre i słabe strony po tym czasie, jaki już jest dostępny w grze i czy nadal się jakoś tam sensownie spisuje, oraz pokażę wam tutaj na szybciutko, jak go sobie zbudować, żeby on jakoś sensownie w bitwie dawał radę. Więc jeżeli chodzi o ulepszenia, to mamy tak, modyfikacja głównego uzbrojenia, żeby nam wieże nie padały. Na drugim slocie kontrola uszkodzeń, na trzecim slocie celność, bo tutaj z celnością i tak będą problemy. Obrót wież jest tu zupełnie niepotrzebny, lepiej mieć te 7% na skupieniu, bo wieże kręcą się i tak dosyć szybko, ale o tym za chwilę. Na trzecim slocie, przepraszam, czwartym standardowo gaszenie pożarów, żeby dłużej przeżyć w bitwie. I na slocie piątym kamuflaż. To jest również jeden z głównych atutów tego okrętu. Jeżeli chodzi o kapitana, standardowy full survival, można tu ewentualnie eksperymentować albo zamiast obrotu dać sobie tutaj na przykład czujność lub obniżenie obrony przeciwtorpedowej, a nie, przepraszam, można na gotowość na grupy naprawczej, to nie to. Czyli czujność. Pozostaje nam czujność do wyboru, jeżeli nie chcemy mieć tutaj przyspieszonego obrotu wież głównej artylerii. Przy czym, zaraz tutaj się zagłębimy w statystyki, wygląda to następująco. Jeżeli chodzi o kamuflaż, to mamy wersję historyczną. Nie ma też żadnych wariantów kolorystycznych. No i to paskudztwo z tą puszką od piwa tutaj na nadbudówkach. Od Kobayashi jego takie trochę wzory, no, powiedziałbym orientalne bardziej. Na włoskim pancerniku średnio mi to pasuje, zwłaszcza to tutaj, to już jest w ogóle porażka. Ale spójrzmy na bonusy. Tutaj mamy koszt obsługi, kredyty na bitwę, PD okrętu. A tutaj mamy troszeczkę mniej tych bonusów. Kredyty na bitwę są tutaj plus 20% na Kobayashi, a na standardowym kamuflażu tego nie ma. Także, no ale i tak to wygląda, wydaje mi się, bardziej sensownie, jeżeli chodzi o odbiór wizualny. Także przejdźmy teraz do omówienia bitwy i pozostałych parametrów okrętu, moi drodzy. Więc tak, jak już zaczęliśmy omawiać warstwę wizualną, to chyba zdecydowanie można przyznać tutaj, że wygląd zewnętrzny tego okrętu to jest jeden z jego największych atutów, bo wielu osób uważa, że Roma jest bardzo ładnym okrętem, jeżeli chodzi o stronę właśnie wizualną. Dla mnie osobiście najładniejszym okrętem w grze jest Scharnhorst, ale to takie tam luźne nawiązanie. Więc tak, jeżeli chodzi o uzbrojenie, to mamy 3 potrójne wieże kalibru 381 mm o maksymalnym zasięgu 18,1. Przy czym mamy tutaj do dyspozycji również samolot zwiadowczy, który nam ten zasięg wydłuża, plus specjalny włoski kapitan, który po zdobyciu wraga również tam dostaje jakiś tam bonus do zasięgu. Sekundarki za dużo nie mamy i ona jest na tyle krótka, że za bardzo tutaj sensownego użytku z niej nie zrobimy. Chociaż no, 6,9 km to jeszcze nie jest tak tragicznie. Są okręty, które mają tą sekundarkę gorszą, ale mamy tutaj 12 pojedynczych baterii, które wyglądają tutaj następująco. To są te umieszczone tutaj. A, przepraszam, nie pokazuję wam okrętu w porcie, tylko pokazuję wam bitwę. No, nie widzicie, mniejsza o to. Manewrowość. To jest bezdyskusyjnie najlepsza rzecz, jaką ten okręt może tutaj sobie ogarnąć, plus kamuflaż. Więc tak, manewrowość. Prędkość maksymalna okrętu wynosi 31,5 węzła. Promień skrętu to jest 810 metrów. I to w zasadzie z parametrów jest tyle, bo tutaj no, w tym okręcie nie mamy żadnych fajnych bajerów, które by jakoś uatrakcyjniały rozgrywkę tym okrętem. Na drzewkowym Vittorio Veneto, czyli okręcie tej samej klasy, mamy sapy plus mamy dym, w którym możemy się przemieszczać na pewnej prędkości. To są ogromne różnice, jeżeli chodzi o możliwości ofensywno-defensywne takiego okrętu. Ja sobie tutaj jeszcze spojrzę tylko, czy ten włoski pancernik drzewkowy... Mogę tu zajrzeć? Mogę. Tak, mamy samolot do tego jeszcze również zwiększający zasięg, ale to już mniejsza o to. Także teraz możemy przejść sobie spokojnie do dalszego omawiania parametrów okrętu i tego, jak on się w bitwach spisuje. Jak już wam wcześniej wspomniałem, główne atuty tego okrętu to jest wygląd. Dla niektórych to jest bardzo ładny okręt. Ja no, jestem w stanie się zgodzić z tym, że on no, jest ładny. Nie jest może jakiś tam szczególnie najładniejszy, jeżeli chodzi o to, ale można powiedzieć, że jest ładny. Ale
Jak już mówiłem wam ponownie, nie mamy tutaj żadnych dodatkowych bajerów, jeżeli chodzi o warstwę materiałów eksploatacyjnych. Mamy grupę naprawczo-ratunkową i spotera i to jest koniec. Co mamy z plusów, jeżeli już mówimy tutaj o tym, że nic ciekawego w tym okręcie nie ma? Otóż, moi drodzy, pancernik ten posiada najlepszy kamuflaż na swoim tierze. Przynajmniej z tych okrętów, które tutaj kilka mam w porównaniu. Bo weźmy sobie na przykład Alabamę. Alabama ma 12,7 wykrywalności z powierzchni, Tirpitz 12,9, Kijek 14, Flandre 12,7, Lenin 13,1, czy Vittorio Veneto, czyli odpowiednik drzewkowy, ma 12,7 km. A Roma dosyć mocno deklasuje te okręty pod względem kamuflażu, bo wymaksowany kamuflaż tego okrętu to jest wykrywalność z powierzchni rzędu 11,7 km z powierzchni. Także to jest naprawdę imponujący wynik. Co więcej, warto też tutaj nadmienić, że Roma ma Sigmę 1,8, a odpowiednik drzewkowy ma Sigmę 1,7. Dla porównania też inne okręty premium na tym tierze, na przykład Kijek ma 1,7, Alabama 1,9, Tirpitz 1,8. No, dobrze powiedziałem wam? Roma 1,8, a Veneto 1,7. Także chyba jest ok. Co do kolejnej zalety, jaką ten okręt posiada poza kamuflażem, to jest prędkość obrotu wież artylerii głównej. I teraz tak, dajmy sobie dla porównania kijka, którego wieże kręcą się o 180 stopni przez 36 sekund. Znaczy potrzebują 36 sekund, żeby się tak obrócić. Tirpitz potrzebuje 28,8, Flandra 33, a Roma potrzebuje tylko i wyłącznie 25 sekund, żeby obrócić wieżę o 180 stopni. Jedynym chyba na tym tierze okrętem, który potrafi zrobić to samo, jest Lenin, ale to jest okręt radziecki w rosyjskiej grze, także no, musimy się spodziewać tego, że coś tam musi tego typu być. Jeżeli chodzi o pancerzenie, to jest no, raczej się nie wyróżniające, bo dziób i rufa to są 32 mm, ale pokład jest opancerzony warstwą pancerza 45 mm, co czyni z tego okrętu dosyć dobry cel dla bomb przeciwpancernych. Niestety musimy się z tym liczyć. Co więcej, jeżeli chodzi o penetrację, to penetracja tych pocisków z tych dział jest i plusem, i minusem tego okrętu. Gdyż, moi drodzy, Roma na dystansie 14 km penetruje 515 mm pancerza. W przypadku na przykład Tirpitza to jest 464 przy takim samym kalibrze, bo Tirpitz ma 380, tu mamy 381 mm, także minimalna różnica. A weźmy sobie na przykład Alabamę, która ma kaliber 406 mm i mamy tam penetrację, mimo 20 mm większego kalibru, penetrację mniejszą o 15 mm. Mówię to w okolicy 14 km. Także wydaje mi się, że mniej więcej jakoś tam naświetliłem, jak ten okręt wypada w porównaniu z innymi okrętami, pancernikami na tierze 8. Teraz przejdźmy sobie do omawiania tego, jak ten okręt się w grze spisuje. Celność dział jest niesamowicie zmienna. Potrafią być salwy, które wyglądają bardzo obiecująco i tak samo trafiają w przeciwnika, ale potrafią być salwy, gdzie stojący okręt nie trafia nam praktycznie żaden sensowny pocisk, jakieś tam rykoszety. No i w związku z tym, że penetracja jest bardzo wysoka, tak jak już wam tutaj powiedziałem, wartościami milimetrowymi, to bardzo często będziemy overpenować, więc najlepiej jest strzelać na duże dystanse, bo wtedy ta penetracja na dużych odległościach jest na tyle dobra, że powinniśmy w jakieś tam sensowne cele te pociski wbijać. Bo jak jesteśmy za blisko, no to albo overpeny, albo no, cytadel za dużo nie uświadczymy. Oczywiście im dalej, tym bezpieczniej dla nas. Jak już wam mówiłem, nie mamy tutaj na wyposażeniu nic ciekawego, co by ten okręt jakoś uatrakcyjniało. Nie ma hydro, nie ma torped, nie ma, nie wiem, radaru nawet. Czego tu jeszcze może być? No, drzewkowe okręty mają ten dym, który no jednak troszeczkę urozmaica rozgrywkę, mają sapy. Tutaj mamy pociski odłamkowo-burzące i przeciwpancerne. Odłamkowo-burzące mają szansę na pożar gdzieś w okolicach 24-5%, także to też nie jest jakaś tam amunicja, której powinniśmy używać zamiast naszych przeciwpancernych. I wydaje mi się, że gdyby mnie ktoś w tym momencie zapytał, czy Roma jest okrętem, który warto kupić, żeby grać dla frajdy, zdecydowanie powiedziałbym, że nie. Jak już trzeba tym grać, to się zagra, ale to nie jest taki okręt, który ja wyciągam z portu, bo no fajnie się gra, fajna penetracja, fajnie sadzi, cyty i tak dalej. No nie, wybrałbym raczej jakiś inny okręt na tym tierze, nawet starego poczciwego Tirpitza bym wziął zamiast Romy. I powiem szczerze, że chyba bawiłbym się na tym dużo lepiej i może nawet lepsze wyniki bym osiągał. Ta bitwa, którą tutaj teraz oglądacie, to jest bitwa zagrana na ostatnim streamie. Zagrałem około 10 bitew na Romie ostatnio, żeby sobie ten okręt odświeżyć, przypomnieć, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o jego osiągi. I to jest maksimum, co z niego wycisnąłem.
Także naprawdę ciężko mi się grać tym okrętem, jakoś no, nie mam talentu ostatnio do grania. No ale powiem szczerze, ciężko z tym okrętem zrobić coś ciekawszego, bo albo te pociski są tak rozrzucane, że nic nie trafia, albo jak trafia, to przeważnie overpenuje. Czasami tam wchodzą jakieś cytadele, ale to w najmniej odpowiednim momencie. Tak jak na przykład gościu ma 1000 HP, to wtedy wchodzą cytadele i gościu jest wysyłany do portu. Także całkiem przyzwoity okręt do dobijania nadgryzionych już celów. Czy warto sobie ten okręt kupić? No, kolekcjonersko można by się ewentualnie zastanowić, ale spójrzcie na tą salwę tutaj, która leci. Dwa z przodu, jeden się odbił, reszta przed. Także rozrzut na dużych dystansach jest i tak na tyle duży, że nie będzie to jakiś sensowny pomysł na to, żeby rekompensować wysoką penetrację tych dział. A jak będziemy strzelać na blisko, gdzie będzie większa szansa na trafienie tych pocisków, no to jest szansa na to właśnie, że pociski przelecą na wylot, bo penetracja jest bardzo wysoka, także no nie jest to okręt prosty, nie jest też wyposażony w coś, co by tą rozgrywkę upraszczało jakoś. I powiem wam szczerze, gdyby chodziło o ocenę okrętu, to dałbym mu w tym momencie, myślę, że no 4? 4,5 na 10. To jest maks, co jestem w stanie dać temu okrętowi. Na pewno część osób się nie zgodzi, część się zgodzi, ale gdyby ktoś mnie zapytał, czy warto runę kupić, to ja powiem, że zdecydowanie nie. Są okręty na tym tierze, pancerniki ciekawsze, którymi będzie się grało dużo fajniej, także wydaje mi się, że no nie ma sensu wydawać pieniędzy na ten okręt, także chcieliście recenzję Romy w pierwszej kolejności. Kolejny na kanale pojawi się recenzja Kozaka odświeżona, jeżeli będzie, oczywiście nie pojawi się w międzyczasie nic nowego wartego uwagi, bo z tego co w ostatnim materiale, którym tam zagłosowaliście w komentarzach, to nie chcecie po prostu, żebym recenzował Czkałowa, chociaż powiem szczerze, że całkiem sporo tych okrętów się w bitwach pojawia, także może coś w tym być, że ten okręt jest dosyć mocny. To jeszcze ponawiam tutaj pytanie do was, czy chcecie, żebym zrobił recenzję Czkałowa, czy nie? Spróbuję zrobić ankietę też w tym materiale, jeżeli się uda tą ankietę wrzucić, to powinniście ją mieć tutaj w prawym górnym rogu. Pojawi się właśnie w tym momencie ta ankieta, jeżeli nie, to się nie pojawi, ale nie wiem, czy jest dalej możliwość tworzenia ankiet w materiałach, także wstępnie umawiamy się, że nie chcecie. Jeszcze raz was zapytam, zobaczymy, jakie będą wasze komentarze na temat tego, czy ten okręt recenzować. Jeżeli nie, to kolejnym okrętem, który się do recenzji tutaj ukaże, będzie Kozak, potem będzie Bajard i przeprowadzimy kolejną ankietę na temat trzech kolejnych okrętów, które chcielibyście, żebym odświeżył w recenzjach. I w tym materiale to powolutku jest wszystko. To są już moje ostatnie minuty w tej bitwie, bo wpakowałem się trochę nieodpowiednio między dwa pancerniki. To jest zawsze najgorszy moment, jaki można, najgorszy manewr, jaki można zrobić w bitwie, wejść między dwa pancerniki, bo wtedy nie jesteśmy w stanie się skontować do obydwu, tylko no, co najwyżej do jednego, a drugi może nas wtedy bezkarnie tłuc. Także moi drodzy, to są moje ostatnie minuty w tej bitwie, czy nawet ostatnia minuta, także zapraszam was do dyskusji w komentarzach i spróbuję odpalić ankietę na temat jeszcze recenzji lotniskowca. W tym materiale wszystko, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.